A moje miasto to Białystok. Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, jest z nami. Dzień dobry. Czy dobry panu, czy dobry państwu. Czy wiadomo już, panie prezydencie, kiedy zdewastowany pomnik Ludwika Zamenhofa wróci na swoje miejsce? Liczę na to, że jeszcze przed weekendem pojawi się on w tym samym miejscu, w tej samej przestrzeni, bo te uszkodzenia, które zostały dokonane przez nieznanych sprawców, okazały się nie za wielkie i wystarczy tak naprawdę pomnik ponownie przymocować do nawierzchni i będzie znów cieszył oko Białostoczan. Nie chcę mówić o konkretnej dacie, bo to zawsze jest tak, że pojawiają się jakieś nieprzewidziane okoliczności, ale myślę, że przed weekendem pojawi się znowu na ulicy Zamenhofa pomnik młodego Zamenhofa. Skoro jesteśmy przy weekendzie, przed nami obchody, między innymi obchody Święta Wojska w Białymstoku, właściwie to te obchody już trwają od niedzieli. Rzeczywiście, natomiast główne uroczystości to jak zawsze 15 sierpnia, czyli Dzień Wojska Polskiego. Główne uroczystości o godzinie 12.30 pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a wcześniej nabożeństwo w cerkwi świętego Mikołaja o godzinie 8.30, a o godzinie 11.00 uroczysta msza święta w katedrze. Myślę, że ci, którzy chcą uczestniczyć w tych obchodach, na pewno będą na placu przy pomniku marszałka Piłsudskiego, natomiast wszystkich pozostałych chcę zaprosić do różnych wydarzeń, które przygotowało Muzeum Wojska. A bo tych wydarzeń jest rzeczywiście sporo. Ma specjalną i to bezpłatną ofertę. I to przy Kilińskiego i też w Parku Militarnym. I przy głównej siedzibie Muzeum przy Kilińskiego i w Parku Militarnym, tak jak pan redaktor powiedział, szereg atrakcji, które czekają na Białostoczan. Po pierwsze, można będzie zobaczyć wystawę stałe między dwiema wojnami 1914-1939, przeciw dwóm wrogom militarne dzieje Podlasia, Wojsko Polskie, ale oprócz tychże wystaw zapraszamy na spacer historyczny śladami naszego garnizonu do godziny 13 oraz na quest Garnizonowe Miasto. Quest można odebrać w Muzeum Wojska, przy Klińskiego, w sali edukacyjnej, bo przypomnę, że Białystok to miasto, jeśli chodzi o czasy przed II wojną światową, garnizonowe, bardzo mocno wojskowe, więc dlatego taki pomysł ze strony tej naszej placówki miejskiej, ze strony Muzeum Wojska. No i oczywiście zapraszamy, tak jak pan redaktor powiedział, do zwiedzania Parku Militarnego od 12.30 do 20.00 na Węglówkę. Tam nie zabraknie gier, zabaw dla dzieci, pokazów sprzętu wojskowego ze strony Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Myślę, że warto tam się pojawić, także dlatego, że przygotowało muzeum taką niespodziankę w postaci potańcówki z muzyką na żywo z zespołem Bagaż Podręczny. Nigdy czegoś takiego nie było, a tutaj po raz pierwszy będzie potańcówka w innym miejscu niż ogrody Pałacu Branickich czy ulica Kilińskiego. A to dopiero początek weekendu, bo z kolei w piątek 81. rocznica wybuchu powstania w getcie białostockim. Rzeczywiście rocznica bardzo smutna i tragiczna, bo tak naprawdę różnica, która upamiętnia skończenie pewnej epoki, pewnej historii związanej z naszym miastem, czyli miasta, w którym ludność żydowska stanowiła bardzo duży odsetek. Wspominamy tych, którzy wówczas zginęli, stąd główne uroczystości o godzinie 12 pod pomnikiem bohaterów getta na placu Mordechaja Tenenbauma. Natomiast ja bym bardzo zaprosił Białostoczan na uroczystość, która będzie miała miejsce o godzinie 14, czyli odsłonięcie kolejnych kamieni pamięci. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze kamienie pamięci przy ulicy Dąbrowskiego w miejscu, gdzie mieszkał Samuel Pizar i jego bliscy, a teraz pojawią się kamienie pamięci, tym razem pojawią się przy ulicy Lipowej 33, przy budynku, w którym mieszkała rodzina pani Felicji Raszkin-Nowak. Myślę, że warto na tej uroczystości być. Później o 15.00 otwarcie wystawy plenerowej Wspólne Dziedzictwo, Historię Codziennej Współpracy. A na koniec zapraszam na godzinę 19.00 na trzecie wrota koncert upamiętniający wybuch powstania w getcie białostockim w kinie Forum. Tam wejściówki, są wstęp wolny, ale trzeba odebrać wejściówki w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury. Myślę, że nie tylko jako miasto staramy się przypominać o tych tragicznych wydarzeniach, ale dzięki temu, że to jest obudowane o szereg wydarzeń kulturalnych, to te uroczystości w 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie nabierają trochę szerszego wymiaru. To idźmy dalej w weekend. W weekend mamy też triatlonowe zawody w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy. Miłośnicy tej dyscypliny sportu bardzo polubili Białystok, Mistrzostwa Polski, czyli, żebym nie pomylił kolejności, pływanie, jazda na rowerze i bieganie.
ci, którzy znają się na triatlonie, na pewno wiedzą, jest to niezwykle wyczerpująca dyscyplina sportu, ale w naszym ośrodku, myślę, że dzięki temu, że jest tak fantastycznie położone i w pięknym mieście, w zupełnie innej atmosferze się odbywa, dzięki temu, że to Białystok, więc zapraszamy na to, żeby jeśli nie uczestniczyć aktywnie, no to żeby chociaż przynajmniej zobaczyć od 8 do 15, 13 różnych startów na różnych dystansach, różnych kategoriach. Zawodowcy, amatorzy, Mistrzostwa Polski, myślę, że warto się na tym pojawić, żeby z jednej strony nawet zobaczyć, jaki to jest wysiłek, jak ktoś uprawia triatlon. Wystartują też para triatloniści, z tego co pamiętam. No, tym bardziej ja jeszcze tylko dopowiem, że myślę, że w sobotę odwiedzi nas nasza brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, czyli Natalia Kaczmarek, po to, żeby się spotkać z prezydentem, który jej pogratuluje tego wyjątkowego występu. To spotkanie pewnie też uświetni i nagroda prezydenta. Tak, rzeczywiście prezydent miasta Białegostoku zadecydował o tym, że Natalia Kaczmarek otrzyma 20 tysięcy złotych, jej trener Marek Rożej 15 tysięcy złotych. Natalia będzie w Białymstoku między innymi nie tylko dlatego, żeby odebrać nagrodę, ale też, żeby pojawić się na antenie Telewizji Polskiej, która będzie w sobotę nadawała Pytanie na Śniadanie, taki sympatyczny śniadaniowy program emitowany w TVP2 z Białegostoku, z ogrodów Pałacu Brońskich, i tam jednym z gości będzie właśnie Natalia Kaczmarek. No to nie możemy jeszcze nie powiedzieć o koncercie. Rzeczywiście chciałem w imieniu władz miasta zaprosić wszystkich białostoczan na koncert, na rynek Kościuszki, ale na początku w ogóle to chciałem zaprosić do tych ogrodów Pałacu Brońskich, bo Telewizja Polska zaprasza, by między 7.30 a 11.00 jak najwięcej osób pojawiło się w ogrodach, żeby mogły te osoby zobaczyć, jak wygląda realizacja telewizji śniadaniowej na żywo, z ogrodów. Więc zapraszamy 7.30, 11.00, 17 sierpnia w sobotę, a o godzinie 20.00 na rynku Kościuszki specjalny koncert zorganizowany przez telewizję we współpracy z miastem na wielkiej scenie, której budowa właśnie na rynku Kościuszki trwa. Pojawią się takie gwiazdy jak Ania Wyszkoni, Wilki, X-Manam, Sarsa, Lemon, Denzel, formacja Nieżywych Schabów. Myślę, że prawie wszystkich wymieniłem. Jeszcze Staszek z Gór, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka. Myślę, że warto się na ten koncert wybrać po to, by usłyszeć, nie wiem, Baśkę to w wykonaniu Wilków, Agnieszkę w wykonaniu Anny Wyszkoni. No a ponieważ mamy lato, no to też formacja Nieżywych Schabów, lato. A więc myślę, że warto pojawić się na rynku Kościuszki. Wstęp całkowicie bezpłatnie, za darmo. Ci, którzy nie wybiorą się na rynek, to będą mogli ten koncert zobaczyć w TVP2, ale zachęcam do tego, żeby na tym rynku się pojawić, bo 2 godziny wyjątkowych atrakcji na scenie. Zapraszał Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam raz jeszcze na ten wyjątkowy weekend w naszym mieście. A moje miasto to Białystok.